Witajcie kochani na kolejnym spotkaniu z zakopiańskimi twórcami ludowymi. Dzisiaj przysłał do rodziny Walkosz Jamborów, ale na ulicę Kościeliską i do chałupy Gąsienica Bednarzów. Jest ze mną małżeństwo Danuta i Stanisław Walkosz Jambor. Jakbyście mi mogli przybliżyć o waszej rodzinie, o tej chałupie troseckie. Nazywam się Danuta Walkosz Jambor. Pochodzę z tego tutaj domu, który został wybudowany w 1880 roku przez mojego pradziadka Kazimierza Gąsienicę Bednarza. Mój tata, Jan Gąsienica Bednarz, nazywali go Śklany Jasiu, grał na basach. No, na tamte czasy nie było dużo basistów, więc wszyscy go znali. Ponieważ był taki troszkę, no, drycny, grał w sztukach Raim Szysla, Diabeł na Podhalu, Lekarz nie swojej woli. Oczywiście był diabłem i tym komicznym doktorkiem. Więc jako mała dziewczynka przyszłam z płaczem do domu, bo czyja to dziewczynka? No, oczywiście diabła. No, to było najgorsze dla mnie upokorzenie. Mój tata zajmował się, no też był twórcą ludowym, ponieważ rzeźbił kasetki, inkrustował, ładnie rzeźbił, no a co sobotę oczywiście wesela góralskie. Tutaj jak wyszłam za mąż, dostałam ten dom w spadku, do remontu muszę przyznać, i w tym najwięcej pomógł mi mój mąż Stanisław. Wyremontowaliśmy go od podstaw do samej góry, z tym, że oczywiście tam za zgodą konserwatora płazy są pozostawione, te, które były od początku. Co rok szorujemy dom, szorujemy, tak. Ja pracowałam przez 40 lat zawodowo jako urzędnik w starostwie, w Urzędzie Miasta. Byłam asystentem senatora naszego Franciszka Bachledy Księdzularza, 3,5 kadencji, czy 2,5, no około 8 lat. No ale teraz na emeryturze poświęcam się właśnie swojej pasji, czyli hafciarstwu. Haftowałam od dziecka, ponieważ żona mojego dziadka tego mnie nauczyła. To mnie uspokaja, wycisza i to jest moje hobby. Nigdy nic nie sprzedawałam, ale mam do okazały stosik obrusów, dwa gorsety, które wiszą w tej chwili na wystawie twórców ludowych w Czerwonym Dworze w Zakopanem, można obejrzeć wystawę, bluzki jakieś góralskie i oczywiście na macierzyńskim haftowałam takie koszule góralskie, chłopskie. No w tej chwili troszkę mniej, bo już mniej cierpliwości i już oczka też nie te. Haftować można na wiele sposobów, i królikami, i blaskami, tak jak to mamy, i gorsety, i inkse, ubrania wysyte. Można to jest tak, jak to nam Danusia pokazuje, robić haft krzyżykowy. Tu akurat mamy już gotowe wzory, gotowe kwiatki, jest mulina i co mamy robić? Jak mamy wzór, mamy mulinę, to krzyżykujemy. To się wtedy krzyżykuje. Według tych kolorów, co my, a można te same muszę na przykład rozrysować i wtedy można te też same, taki sam wzór, ale no, sprawia to trudność potem tak w rozrysowaniu. Mhm. Tutaj mam pokazane są obrazeczki również, haft krzyżykowy. Tak. No i tu są słoneczniki Van Gogha. I z gotowego haftu krzyżykowego, co jest wyhaftowane, możemy też zrobić taki właściwie oto obrozek i ozdobić izbę. Także jest wiele sposobów, które możemy wykorzystywać haft krzyżykowy. Bo można to jest taki gotowy wzór, jak mamy wysity, wykorzystać, można wyciąć, można też nasyć na część ubrania, na płoc, na żakiet, na spódnicę, a można też w całości, tak jak tu jest, zrobić obrozek. Muliny, no to możemy nabić, kolory, tu mamy jeszcze takie ułatwienie, że kolory mamy wypisane, to samo jest na mulinie, nic kochani, i no, można kupić gotowy wzór
i brać się za haftowanie. Tu jest mamy o gotowy, wyhaftowany i jest nasyty na kosulę i już ta kosula, ta bluzka inaczej wygląda, bo już jest z haftem krzyżykowym i jest bardziej paradniej so. No, wiemy, że mąż Stanisław przyszedł siedzieć do żony i temu teraz nazwisko Walkosz Jambor, ale siedzą w zagrodzie gąsienicy Bednarzów, bo to dom rodziny baby. Jakbyście mi mógł powiedzieć, no wiemy, że w Zakopanym podstawowym budulcem jest drzewo i wy to drzewo wykorzystujecie i przerabiacie w sposób, no powiedziałabym, szczególny i przepiękny. Skąd się u was wzięła ta pasja do tego rzeźbienia? No i to jest pasja w sumie, no to już jest, myślę, zakodowana w genach. Rodzice, dziadkowie, pradziadkowie to wszystko robili w drewnie, no to tak na Podhalu się robią, nie było, no były oczywiście tam inne zawody i tak dalej, ale akurat po tej linii całe czasu, no mimo wszystko, że wcześniej byłem wykształcenia, jestem mechanikiem samochodowym, swoją drogą, też pewne takie rzeczy lubiłem, no to szkoły się chodziło, trzeba było mieć jakiś zawód tego. No potem trochę poszło w wojsku. W wojsku zaś nabyłem zdolności kucharskie, bardzo też lubię pewne rzeczy robić. No, ciasta tam mogę też upiec, nie ma problemu. No a potem no, znalazłem się tu, ale tu jednak ten dom był troszeczkę, no nie był tu remontowany od samego początku. Był ino na tak zwanych podwalinach, to wszystko trzeba było zrobić i piwnice i tak samo, i dachy, nie dachy. No jeszcze w tym okresie takich lat 80. no to wiadomo, w każdym domu w Zakopanem w sumie to byli lokatorzy, także my niestety mieli akurat trzech, bogato było u nas, także też ciężko było cokolwiek tak w miarę ruszyć całości. No ale z czasem się tam jakoś tam wyklarowało, no i tak zaczęliśmy robić, bo zawsze przedtem no robił się tych mebli góralskich z ojcem robiełek. Robiliśmy, ale to był taki, to była końcówka lat 80. trochę tam weszło, ale już później to weszły i te meblarstwo takie tak zwane, jakby powiedzieć, no pełne, takie bardziej już pełne i takie raczej szybkie do roboty na tej zasadzie. No i taki jakiś tam okres był, wiadomo, w międzyczasie jeszcze my robili różne rzeczy, no z takich większych rzeczy, no to mogę powiedzieć, robimy na Olczy, my robili całe odwieża w kościele z ojcem i z kuzynem. I całe tło ołtarza my robili, no bo to razem to było, bo to jest akurat tło jest drzwiami tak zwanymi, no tak, takimi góralskimi, z dawnego wzoru jest się wzięte, tam były takie jedne drzwi, które są, jak się wchodzi do kościoła na Olczy po prawej stronie, tam jest tam taka figurka Matki Boskiej, tam jest? Tam jest pieta i są drzwi z tej izby, tak, które właścicielki ofiarowały właśnie grunt pod kościół, tak, no. To było właśnie i według właśnie tych drzwi tak zdecydowali tam za projektanci, zrobią, żeby ołtarz był tłem właśnie takim drzwiowym. No co jest, robimy z takich większych rzeczy tu w Zakopanem na Krupówkach, robimy w parafii tutok. No bo jak znacie, na Olczy jestem, ja jestem całe życie olczanem, to tam w ogóle nie ma na czym o czym gadać, no ale jak się już stoi, tu jest, no to wiadomo, no to i zrobimy zaś jeszcze tu na Olczy, na świętej rodzinie robimy całą taką jadanie na przyjazd Ojca Świętego w 97 roku. No całą jadę wyposażenie i całe to wszystko my robili. Potem my robili jeszcze dużą salę teatralną tam, no, która do dziś funkcjonuje i tak dalej. No a resztę no, z takich większych rzeczy wiadomo, coś tam się robią, ale jakby pominąć pewien taki okres, kiedy ta góra się na troszeczkę tak jakby powiedzieć, no stapnę na nacie i nie było to bardzo pociągające nacie, bo to było dużo czasu, trzeba było poświęcić więcej i tak dalej, a były czasy, kiedy to było już po prostu, już zaczyna się już początek 2000 roku i przed, już zaczynało się coś tam robić w świecie, że jednak było tego czasu, było bardzo troszeczkę więcej ludzi chcieli szukać coś innego, już bo jest pewna moda przeszła, no to trzeba znowu zrobić coś innego. No i tak, a ja zawsze miałem takie, chciałem robić meble, znaczy robię z twardego drzewa zawsze robię, przeważnie, ale żeby one wyglądały lekko, więc musi być ten ażur, bo wtedy jak jest ażur, to one automatycznie dostają takie lekkości. No i także zacząłem się w tym zinteresować, bardzo lubię oglądać i na Koźlińcu, i Witkiewicza, i te inne te całe, niektóre wystawy i książki, bardzo mnie to zaciekawiło, a poza tym ich, znaczy sposób
100 lat temu, jak pewne rzeczy robili, to dzisiaj już tego, no nie wiem, czy no, bardzo mało ludzi jest, którzy by mogli tu te pewne rzeczy odtworzyć, bo to jest jednak czasówka i tego się nie da. A mnie to bardzo właśnie ciekawi i raczej z tym, w tym kierunku, sorry, w tym kierunku idę. Więc robię Wojciecha Brzegi, bardzo mi się właśnie podoba. Ta książka, którą jest, on tam opisał bardzo takie ciekawe, ciekawostki, ciekawe rzeczy, co robił i tak dalej. I dużo tego właśnie oglądam i chciałbym chociaż troszkę się zbliżyć do jego takiego stylu właśnie, co on miał, bo to jest człowiek, który był taki styl niedoścignięty. Ale mimo wszystko podoba mi się bardzo jego, ale też chciałbym właśnie oprócz tego coś swojego jeszcze tak włożyć, żeby to cały urok tego jest, żeby to wyglądało delikatnie, ładnie, no i jakoś żeby miało całkiem inny taki wyraz. No także w tym kierunku tak jadę dalej i mamy dużo takich właśnie rzeczy. Nie robimy tego za dużo, ale przynajmniej takie bardziej ciekawe i co jedne to są takie już inne. No patrząc i otóż siedząc na pięknym krześle, to się czuję jak na takim tronie królewskim. Jakby z zamku takiego rodem z Francji nawet no, bym powiedziała. Mnie śmieje się też. Replika krzesła, które Staszek robił tutaj do naszej parafii dla Ojca Świętego. Tylko u nas pisze IHS, a tam w parafii jest krzesło JP2, Jan Paweł II. No to tako zasługa też się, myślę, będzie licała w niebie. Już mam opuszczone do... Grał pod skocznią również, grał pod skocznią z całą tą muzyką góralską, jak był Ojciec Święty. Zresztą tu mamy zdjęcie, gdzie byliśmy 3 razy na prywatnej audiencji u naszego Jana Pawła II. Fajnie, pamiątka jest, rodzinno. A jak chodzi jest o rzeźbienie, o te meble, o te fotele, Jak czasowo to długo zajmuje? Bo to tak w każdym tym meblu widać taką góralską dusę. Musi być, bo to znaczy mebel zrobić to nie jest tak dziś iść do warsztatu i zrobić, bo to jest kwestia przemyśleń. Ja czasami myślę, mam zrobić coś takiego. No znaczy czasami przeważnie robię tak, że ktoś przychodzi ze znajomym i chce coś takie i takie i pokazuje mi, przynosi mi książki i takie i takie. A ja mam myśleć, że trzeba coś zrobić, ale trzeba dopiero przemyśleć, jak to, bo to chodzi, żeby mebel miał tak zwane, musi mieć praktyczne zastosowanie na tej zasadzie, że to nie ma być tak, że będzie ładne z zewnątrz, ale do środka się nic nie włoży i tak dalej. I to właśnie trzeba trochę pomyśleć wcześniej i dopiero potem, jak się ma jakiś taki projekt w głowie, co, no wtedy dopiero można zacząć breła, bo musi być pierwsze breła, jak to wielkości, bo najważniejsze jest w meblactwie, jest proporcje. I bez tego, no ani różno, bo czasami jest większe pomieszczenia, bo są większe domy, są wyższe izby, to wtedy znowu trzeba w proporcjach wyższe zrobić, a jak są mniejsze, no znowu trzeba to jakoś połapać, te proporcje, temu właśnie Wojciech Brzega miał to właśnie taki właśnie dryk w tym, że zawsze dopasował te proporcje do całości i temu mi to bardzo się podoba ten jego styl i te jego właśnie te proporcje, to jest najważniejsze, co może być. No tak, to jest ważne, żeby mebel i był piękny, ale jednocześnie, żeby był tak, żeście powiedzieli, żeby był praktyczny i funkcjonalny. I żeby był ładny. Bo nie inny ładnie, że tak powiem, w kącie stać, ale ma zdobić izbę. Zdobić i być praktyczny, no taka jest prawda, nie? No i to kochani się ceni. My dla was mamy jeszcze jedną niespodziankę, bo tu jesteśmy w izbie góralskiej. Widać za moimi plecami piękną sofę właśnie z ażurowym, tak? Dobrze tak, go dom? Ażurowym rzeźbieniem. Tu jest następna sofa, ale za chwileczkę uwidzicie, jak od kuchni powstają te sofy, te piękne meble, bo przeniesiemy się do warsztatu. Kochani, tak jak obiecak, jesteśmy teraz w warsztacie stolarskim Stanisława Walkosza Jambora i tu uwidzimy, jak to powstają te meble, te stołki, te krzesła, te sofy. No, pierwsze co, ja tak dumą, że pewnie trzeba nabyć drzewo. Drzewo to tam swoją drogą, drzewo się nabyć to nie jest problem. Teraz trzeba, żeby zacząć jakiś mebel zrobić, trzeba mieć w głowie go projekt cały. I ten z głowy trzeba przeloć. Najpierw to ja przeważnie tak robisz, przelewą na płytę, na jakąś.
w proporcji, jak akurat robię taką komodę w stylu Wojciecha Brzegi, no tu oczywiście tam jeszcze będą gadziki i tak dalej, tu będzie jeszcze przerobione i tak dalej, tu będą, będzie powiedłowane, ale tu już jest tam już taki, powiedzmy, detal. No i kwiaty, bo będzie tu, no będzie zaś druga strona z tego, bo tego akurat wypaczek, taki wzorek był na w kolibie na szafce górnej, tam wisiał, jest do dziś, można tam sobie oglądać i tak bardzo mi się to spodobało z tym, no i trzeba będzie dorobić, tak, to miejmy sobie wygląda, żeby zachować jakieś proporcje, tutaj tak zwane te kozieradki, to będzie złączone z boku, bo to jest bok, bok będzie komody w sumie, który będzie pochylony do, od momentu zwieńczenia będzie pochylone gdzieś 3-4 stopnie i to będzie takie powiedzmy w stylu Wojciecha Brzegi. No i potem przód, czy tam będą drzwiczka z szufladami, komody, tuś tam nie jest ważne. I tak samo jak robię, czy na przód stół, to tak samo zawsze połówkę z całości sobie rysuję. Jak mi tam będzie w zależności od wielkości, czy to będzie większy stół, czy będzie mniejszy. To sobie porysuję i wtedy już widzę, jak to wygląda, postawię i patrzę, czy to ma proporcje, czy nie ma proporcji. No tak samo i z drzwiczkami ażurowymi. No to jest prawie to samo. Muszę narysować cały wzór, połówkę. I wtedy już widzę, no bo drugą połówkę się odbiją na płycie, na papierze i trzeba porysować. No a potem trzeba troszeczkę tutaj te wszystkie te powyżynać. Na lałbrzydze oczywiście, no a resztę trzeba znowu rzeźbić. I to sićko ręcznie jest wyrzynane? Nie, to jest na maszynie na lałbrzydze takiej specjalnej, bo takie piłki włosowe są i się wyrzyną. I to potem jak wyrysuję, to tak, no różnych tych, różne rzeczy się rysuje, wzory i tak dalej. Mhm. Także tu jest, mogę zaś znowu bok szafki. Narożnej, bo tu tam z takim boczkiem tu, no trzeba było zaś wyrysować takie, czy takie znowu kwiaty. No, jest tego, mam bardzo dużo, bo co mebel, to się nie robi na zasadzie standardowych wymiarach, no na wymiarach, które akurat pasują do wnętrza i to każde jest w sumie inne i każde trzeba inny wzór rysować, no bo trzeba przerysować wielkościami i tak dalej. Także na tym to właśnie polega, na resztę no może to być takie, może to mogą być inne serduszka i to ja bardzo lubię liliki robić, liliki. Liliki to takie bardzo dla mnie są takie miłe do robienia. Ale oprócz tego robimy i szarotkę i się wyrzeźbi i złoto głowi w każdym innym takim powiedzmy wzorze, czy będzie mniejszy, większy. No takie kwiaty czy ażurowe, czy to, no to znowu było łóżka, znowu duże, ale to w szarotkach. O. Także to też jest pełny ażur i no, tu trzeba wszystko powycinać i tak dalej. Bo to był taki kształt bardzo to duże do łóżek. No tu jest taki też mniejszy stolik. No jest różnych rzeczy, mam pełno tego jest tego wzoru, bo to każde się przerabia. To było znowu na drzwiak. Pełnych. Jak robię na przykład sypialnię, no to jak są elementy w szarotkach, no to wtedy wszystko zostaje na podstawowym właśnie tym wzorem. Jest szarotka, no to wtedy dopasujemy resztę. Jest ciężko to tak. No jest w tym wybierać i to wszystko sam rysujecie. Tak, to jest wszystko są wyrysowane według potem wzoru. Bo to jest, łóżko było całe, a to było podzielone na trzy części, także różne jest, nie ma akurat zdjęć tego, ale to trzeba troszeczkę, no, znaczy trzeba mieć w głowie już taki projekt i potem go przelewać na papier. No wiadomo, że trzeba porobić, przerysować, poprawić, czasami zrobię wzór i na drugi dzień przychodzę i zmieniam to wszystko, bo mi nie pasuje, o na tej zasadzie. Jakoś tak, no muszę dojść do pewnych, do tego, co już mam w głowie zakodowane. No to i tu muszę przelość na papier i dopiero potem jak widzę, że już w miarę mi tam wychodzi, że jest ok, to znowu takie kwiat jałowca, bo to takie rzadko spotykane, ale ja to lubię właśnie te robić. Bardzo ładnie to wygląda, delikatnie, bo mniejsze, większe. No a jako potem rzeźbi nie samo, no to akurat trochę syn tam rzeźbi.
to możecie zobaczyć, jak to w sumie wygląda i tak dalej. No i wzory takie różne, stolików, nie stolików, krzeseł. No bo czasem mam formę, którą sam potem odbiłem, bo to jest takie od boku, tu przychodzą nogi rzeźbione, no to takie jest ażurowe, delikatne ażurowe, to jest taki no ażur, tak trochę wyżnięty, nie, już nie rzeźbiony, inny jest wyżnięty, też bardzo fajnie wychodzi. Do tego, no i krzesło, no przecież to krzesło to tam różne, robię wzory, to też mam narysowane, żeby już potem miał formę, to wtedy by potem łatwiej następne robić i tak dalej. A wyrysować to można... Czyli można powiedzieć, że te formy to są takie podstawowe, tak? Tak, a oprócz tego no to jeszcze robię, mam innych form bardzo dużo, a poza tym no, no człowieka to no, ogranicza, tak, tak jakby powiedzieć, no co można jeszcze, no, no, no dużo rzeczy jeszcze można podrzeźbić, jeszcze można inne kwiaty, inne kształty i tak dalej, to tak trzeba robić, żeby to jakoś... Coś ciekawego trzeba jeszcze sprowadzać, o. Także możemy zobaczyć, jak tam jeszcze Marcin tam dłubie w sumie, jak jest narysowane. Znamy formę. Idziemy teraz popatrzeć, jak się rzeźbi. A w jakim drzewie rzeźbicie, w jakim przeważnie, robicie? Przeważnie w jesieniu, bo to jest twarde drzewo i ono jest bardzo takie stabilne, a poza tym trwałe jest. Bo smrek no, jest bardzo miękki, ale w smreku to tak jest meble tak zwane chwilowe, o, na to jakby to powiedzieć. Tu mamy Macie prawdziwy warsztat. No i to tak wygląda, takie rzeźby, jak się narysuje z formy, to potem trzeba to dłubać. To nie jest, bardzo, to nie jest takie lekkie, bo to jest twarde drzewo. To nie jest lipa, to nie jest... No jednak to pytanie, wymaga pracy. Wiem, że lipa miękko to się jest poddatna, jak za bydłutkiem wyrzeźbić, tak, a w twardym drzewie jest... To jest już twarde drzewo, to trzeba tu już siły dużo użyć, a poza tym delikatnej siły, bo jak się przejedzie, to już potem za późno. Trzeba jechać po drzewo i robi się następne. Takie przynajmniej zasad w gododze. Jak się nie uda, to się jedzie po drzewo, robi się drugie. No przy rękodziałach tak było, że niesiczko czasem wychodzi tak, no, jakbyśmy chcieli, bo chwila nieuwagi. Tego, no a potem no, można tam czasem i w palec się... wjechać i za długą kreskę zrobić. Trzeba pierwsze palec wjechać, a potem dopiero w drzewo, wtedy to człowiek już wie, o co to chodzi. Mhm. A co tu nam powstaje? To będą drzwiczka do takiej szafy do zabudowy i takie pełne drzwiczka, bo to będzie trochę gościom, znajomemu tam robię. I chciał trochę, żeby temu coś wyrzeźbić, żeby to tak troszeczkę cały pokój tam nabrał jakiegoś takiego koloru, to byłoby były głuszka i do tego pasujemy, żeby to dopasować do całości. Ładnie to wygląda, bo to nie jest duży element, a takie zgrabne i to bardzo się fajnie prezentuje i takie gości takie rzeczy lubią, bo to jest wyraźna rzeźba, nie drobno. Bo im większe no, trzeba albo zdrobnić czasami, różnie jest tam każdy samo swoje. Można sobie zdrobnić boczki, a tu znowu pełne, większe. No to już każdy tam według swojego uznania sobie robi. Widzę, bo to jest bardzo dużo jest dłutek. No, przy takiej ilości i tych sićki mebli i innych pięknych rzeczy, no to, no to trzeba mieć no, chyba dłutek dużo. No na przykład, żeby takiego liścia, komlelujkę, no to jakie te dłotka trzeba no, mieć? To muszą być szersze, takie holajze, wingse, żeby brały w sumie za jednym pociągnięciem, żeby to było jak no mniej takich nacięć, wtedy fajnie, żeby wyglądała. Poza tym musi być w rzeźbie takiej górskiej, to musi być znać to dłutko, które bierę. Wtedy cały urok właśnie załamanie światła i wtedy fajnie to wygląda. Widać, że to jest taka ręczna robota, bo robię maszynowo, ale to potem tak jakoś tak freza mi wyciągnie, nie ma tego właśnie uroku cięciodłotka. To jest właśnie cała właśnie podstawowa sprawa, żeby to było widać cięcie dłotek. Taką linię pociągnięto. To jest wtedy cały urok i to fajnie siedzi i fajnie się prezentuje, potem jak się pomaluje, jest takie te załamania delikatne światła i ładnie to wygląda. A długo się trzeba uczyć, żeby tak dłutkiem? No wiadomo, czasami trzeba dużo drzewa kupić, to się można długo uczyć. Ale no trzeba po prostu no, no, mieć delikatnie no już w tym kierunku trochę. A Marcin akurat syn, no to on jest po bardzo ma takie zdolności w genach już, także to już mu
zostało i jedzie. To już trzecie pokolenie rzeźbi. No, to już trzecie pokolenie. No i tam wcześniej, dawniej tego nie byli ludzie, którzy robili, którzy mieli dłutka, bo to cały problem na tym polegał, że nie było czym robić, bo chęci mieli, do, no, ale nie mieli czym bardzo robić, a dłutka do mnie to naprawdę to ho, 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 to były koszta i tak dalej. To nie każdy sobie pozwolił na porządne dłutka. To, co zrobili, co umieli, wykuli w kuźniach i tak dalej, no to były, ale to były trochę toporne dłutka i tak dalej. No ale i tak zrobili pewne rzeczy, które dzisiaj, no tak, no, nie ma dużo osób, którzy by to mogli zrobić. To, co zrobili 100 roków temu, robili to dzisiaj, no ciężko byłoby znaleźć kogoś tak, żeby to mniej więcej tak pewne rzeczy odtwarzali, jak to się robi. Tak, zwłaszcza, że właśnie dawno nie mieli takiego, tak powiem, sprzętu, sprzętu jak jest teraz. A ja to nawet nie ma o czym gadać, to właśnie tu jest cała sztuka na tym i podziwiam właśnie tych ludzi, którzy 100 roku, ponad 100 roku temu robili i robili takie rzeczy, że dziś ciężko jest to poprawić, żeby przynajmniej dojść do tego, ale jednak zrobili i mieli tą właśnie tą zyłkę taką, żeby to zrobić i nawet czasami z byle czego, ale zrobili coś i to jest właśnie cała sztuka w tym. Bo dziś chociażbyś dłutek dużo miał, a się nie umie, no to niestety trzeba to cierpliwości czasu i praktyki trochę dłużej, bo to jednak drzewo jest czasami jest takie skrzętne albo coś, bo to jest różnie, słoje idą troszkę niby w tą stronę, a w tamtą trzeba to podchodzić z tamtej strony, od tej, od lewej, od prawej, to żeby to nie wyrwać, nie, żeby to nie odpadło i żeby to wyglądało. No. Tak to właśnie to jest z tymi rzeźbieniami i z tym wszystkim. I na warsztacie drewnianym stolarskim. No tak, tylko musi być drewniane, bo to jest cały urok właśnie tych warsztatów. Jest semomka iść tam po dziadkowi, po pradziadkowi, który robi takie, ale tylko krótsze takie warsztaty. Takie jest takie, no mają chyba ponad 120 roków, a więcej. No przecież jak pradziadek robił, to... A to tu są już bardziej takie nowoczesne, znaczy nowoczesne, no takie, ale drewniane, bardzo porządne warsztaty, większe, takie stabilne. Także też potrafili sobie zrobić warsztat, żeby na nim robić, no bo tak, no to nie da się na stole zwykłym zrobić, musi być coś mocnego. Na kolanie ani telo no. Się nie da, bo coś dłutkiem mocno w kolano wjechać. No. To się wjechało nieraz, to tak to jest, ale to tak, no, że musi się wjechać, żeby wiedzieć potem, jak trzymać dłutko, jak co. To już z różnych przypadków było wiele, ale jak Marcin też złoszczył dłutko i poszedł z drugiej strony do szlifierki. I skończyło się i 20 szło było, no ale to już takie są właśnie uroki tego. Ale się dobrze skończyło i rzeźbienie idzie gładko. No tak, kochani, widzimy teraz od kuchni, jak powstają meble goralskie. W sumie fragmenty, bo mebel to będzie później, bo to trzeba potem pokleić. Trzeba złożyć, no bo drzwiczka jako takie pierwsze się robi całe w ramie, no trzeba ich złożyć tak, jak mają być, a potem dopiero rozebrać i rzeźbić. I potem dopiero skleić, pofazować, obrobić. Aha, pomalować. To pierwsze trzeba złożyć, tak, trzeźbitko pasuje, a potem znowu rozebrać i dopiero tak, potem rzeźbić. Tak, bo czasami potem jakby nie pasowało, to byłby problem. Takiego otworu poszukać, żeby pasowało potem. To jest właśnie, a tu niestety musi to wszystko pasować i z wymiarem i tak dalej. W większości, no bo to wszystko jest naturalne drzewo, a jest później tym zabezpieczane? Tak, jest, no lakiery są teraz takie odpowiednie, takie solaki półwoskowe tak zwane. Bardzo fajnie oddają strukturę drzewa i bardzo mają taką, no jak wosk w sumie, takie troszkę pomieszane i fajnie to oddaje po tę całość. Jest i w utrzymaniu i dobrze się to trzymie i nie wymaga, nie wiadomo, tam od czasu do czasu po parę latach. Można zawsze jeszcze raz poprawić wygląd, a potem jak nowy. O, tak to właśnie idzie, trzeba dobrze naciąć, potem zaś wypoprawiać. Tak, żeby to, co narysowane jest, żeby tu wyżnąć, wyciąć, a reszta to musi zostać tak, jest w całym obudowie.
I tak czasowo to rzeźbienie? No, schodzi tak trochę, no pewnie, że schodzi. No, no, to jest właśnie cały urok tego, że to trzeba poświęcić. Im chce się ładniej, se bardziej drobne, gęsiste, to trzeba poświęcić dużo więcej czasu. No taka jest prawda. No, no niestety, to wymaga czasu. I godzin pracy. Jak każde rękodzieło u każdego artysty musi poświęcić czas? Czyli makatki, hafty różne. To jest na tej samej zasadzie. Trzeba poświęcić czasu, chcąc zrobić coś fajniejszego, lepszego. Kochani, uwidzieliśmy właśnie, jak powstają meble, jak to się zaczyna. Pierwsze od wzoru, potem trzeba ten wzór przenieść, złożyć, dopasować, zaś złożyć, wyrysować wzór, wyrzeźbić, znowu złożyć, polakierować i wtedy mamy gotowe przedmioty, które już będziemy mogli używać. Jona Dzisiok, dziękuję. Byliśmy we warsztacie na ulicy Stanisława Walkosza Jambora.